W jednym z poprzednich filmów widzieliśmy, że jeżeli mamy bazę ortonormalną w RN, to współrzędne w tej bazie jest dosyć łatwo wyliczyć. Czyli może jeszcze raz przypomnę, jeżeli B to jest V1, powiedzmy Vn, to jest baza ortonormalna w RN, no to wiemy, że z każdą bazą chodzą jej współrzędne, czyli każdy wektor x może być zapisany jako c1, v1, może być jako kombinacja liniowa tych wektorów bazy. I w ogólności, jeżeli to by była dowolna baza, no to żeby znaleźć te współrzędne c1, cn, no to trzeba by rozwiązać pewien układ równań. Natomiast jeżeli to jest baza ortonormalna, to wtedy widzieliśmy, że to ci, to żeby obliczyć CI, to jest po prostu iloczyn skalarny i tego wektora bazy ortonormalnej z tym wektorem X. Więc tutaj dosyć łatwo jest obliczyć współrzędne wektora w bazie ortonormalnej. W tym filmie zobaczymy, że również mając bazę ortonormalną w podprzestrzeni, rzut na tę podprzestrzeń, rzut ortogonalny na tę podprzestrzeń, również jego obliczenie bardzo się upraszcza. Czyli powiedzmy, że mamy pewną podprzestrzeń, to jest podprzestrzeń. No to wiemy, że podprzestrzenie w RN chodzą parami, prawda? To wtedy do tej podprzestrzeni mamy jej ortogonalne dopełnienie, czyli zbiór tych wektorów, które są prostopadłe do każdego wektora z V. I wiemy wtedy, że każdy wektor X rozkłada się na V plus W, na sumę dwóch wektorów i ten wektor to jest wektor z V, a ten wektor to jest wektor z dopełnienia ortogonalnego podprzestrzeni V. I teraz ta składowa, jakby składowa X w V nazywamy, ten wektor nazywamy rzutem ortogonalnym X na V, czyli to V tutaj to jest PV, tak to oznaczaliśmy, PV od X, czyli to jest rzut ortogonalny na podprzestrzeń V. I widzieliśmy jeszcze, że w ogólnej sytuacji na ten rzut ortogonalny, na macierz tego rzutu mamy wzór, mianowicie wzór był następujący, że jeżeli mam pewną bazę, może nazwę ją U1, UK. Jeżeli to jest baza w V, to tworzę następującą macierz. Tworzę macierz A. No, te wektory, prawda, jestem w RN-ie, więc te wektory to są takie kolumienki liczb, więc mogę z nich zrobić macierz, ustawiając je jako kolejne kolumny pewnej macierzy. Mam ich K, czyli tu mam taką macierz A. I wtedy macierz tego rzutu ortogonalnego na podprzestrzeń V wyraża się właśnie jako mnożenie pewnej macierzy przez wektor X. No i ta macierz wygląda tak, że to jest A razy A transponowane A do minus pierwszej, A transponowane X. No więc dosyć dużo widać tutaj rachunków trzeba wykonać. Trzeba policzyć iloczyn macierzy transponowanej, no to na ogół nie jest trudne, ale operacja odwracania macierzy zajmuje dużo czasu, to jest operacja dosyć skomplikowana. Zobaczymy teraz, że jeżeli w przestrzeni V mamy bazę ortonormalną, no to ten wzór znacznie nam się uprości. Czyli powiedzmy teraz, że B, czyli to jest V1, VK, to jest baza, może już będę skracał, ortonormalne, będę pisał ON, baza ortonormalna w podprzestrzeni V. Czyli innymi słowy, prawda, jak mam wektor, i teraz naszym celem jest znalezienie tej macierzy, zobaczmy najpierw, czyli wiem, że wektor X, jak mam dowolny wektor X, to mogę go rozłożyć na ten składową V w przestrzeni V, właśnie w tej mojej podprzestrzeni V i coś w ortogonalnym dopełnieniu, no ale V jest elementem, V to jest baza, czyli to V mogę zapisać jako C1
jako pewne współczynniki, prawda? Nazwę je C1V1 plus C2V2 plus no tyle, ile mamy tych wektorów, CK, VK, prawda? Zawsze, ponieważ to jest baza w tej przestrzeni, to jest pewien wektor z V, więc zawsze mogę go tak zapisać, czyli to jest to moje V, prawda? Ten wektor to jest wektor V, no i plus ta reszta, tutaj nic o nim nie wiem, więcej nic napiszę. Zobaczmy teraz, co się stanie, no właśnie, jak te współczynniki znaleźć. No, zróbmy taką operację, jaką zrobiliśmy tutaj. Otóż pomnóżmy tę równość przez no, pewien wektor, na przykład VI. Czyli jeżeli policzę sobie VI, właśnie pewien wektor z tej bazy ortonormalnej w przestrzeni, w podprzestrzeni V. VI razy X, no to będzie VI razy to C1V1 plus C2V2 plus CKVK. No już skorzystam od razu z tej rozdzielności VI razy V. No dobrze, ale to jest element z V, a to jest element z ortogonalnego dopełnienia. Zatem ten iloczyn jest 0, czyli to jest 0. No a tutaj mamy ten sam efekt, który widzieliśmy tutaj, prawda? Przy wykazywaniu tego wzoru, mianowicie z tych wszystkich iloczynów, ponieważ to była baza ortonormalna, z tych wszystkich iloczynów zostaje tylko jeden, mianowicie CI razy VI, VI, bo te wektory są prostopadłe, no ale to jest długość wektora VI do kwadratu, ponieważ to była baza ortonormalna, to jest 1, czyli to jest po prostu CI. Aha, czyli mamy podobną sytuację jak tutaj, prawda? Te współczynniki rozkładu no, są po prostu iloczynami skalarnymi kolejnych tych wektorów bazy przez nasz wektor X. No to co? To znaczy, że V, czyli możemy już napisać P V od X, no widzimy, że to będzie ten V tutaj, czyli będzie tak C1, czyli tak V1 X V1 plus V2 X V2 plus VK razy X skalarnie i razy VK. Tak, to jest ten rzut. Teraz chcielibyśmy zapisać to w postaci jakiejś macierzy, to zobaczmy, co to jest. No, to jest kombinacja liniowa tych wektorów V1 do VK ze współczynnikami. No to wiemy, że coś takiego to jest nic innego jak mnożenie macierzy, której kolejnymi kolumnami są te wektory V1 aż do VK, czyli V1, V2, VK, to jest ta macierz, razy ten wektor, to razy te współczynniki. No to zapiszmy te współczynniki. V1 razy X, V2 razy X, VK razy X skalarnie. To są te współczynniki. Ale co to jest iloczyn skalarny wektora, prawda? Jesteśmy w Rn, to jest suma iloczynów współrzędnych. Czyli na przykład, prawda, zapiszmy jeszcze raz, przypomnijmy, V1 razy X to jest, no, V1 pierwsza współrzędna razy, może już nie będziemy, dobrze, może te współrzędne jakoś. Powiedzmy, że V1, niech on ma jakieś współrzędne, na przykład A1, A2, AN, prawda? No, X ma współrzędne swoje, X ma współrzędne X1, XN. To już wiemy, no to V1 razy X, no to jest A1, X1 plus AN, XN, to wiemy. No, ale to można zapisać jako w postaci macierzowej, czyli A1, AN, czyli jako macierz o jednym wierszu i n kolumnach razy wektor x, x1, xn. No to co? To znaczy, że to jest, prawda? I tak jest, no to jest V1, prawda? Z V2 będzie tak samo. Czyli widzę, że tu to jest działanie pewnej macierzy na wektor x. Jaka to jest macierz? A no to jest macierz transponowana do tej. Czyli to jest V1 VK.
Tak? Czyli kolejne wiersze tej macierzy to są położone jakby te wektory bazy naszej bazy ortonormalnej. Czyli to będzie tak, V1 może napisać transponowane, VK transponowane, czyli oznacza to, że te wektory są położone razy X1, XN. Tak? No ale co to jest? To była macierz A, a to jest macierz A transponowana. Czyli widzimy, że jeżeli mam bazę ortonormalną w mojej podprzestrzeni V, to mam następujący wzór, czyli PV od X równa się A transponowane X, gdzie A to jest właśnie macierz utworzona z tych kolejnych wektorów bazy V1, VK. No o ile V, jeżeli to jest baza i to jest ważne, baza ortonormalna, baza ortonormalna w V. Tak? Czyli mam taki wzór. No, zobaczmy, właściwie wiemy, że tu jest pewien ogólny wzór, prawda? Ten wzór tutaj wyprowadzaliśmy, no nie wiedząc nic o tej bazie, poza tym, że mamy jakąś bazę V. No, co się stało, można powiedzieć, z tym czynnikiem, prawda? Bo to jest jakby to zniknęło, prawda? Zostało tylko AAT. No to zobaczmy jeszcze, co to jest ATA, czyli macierz ATA dla bazy ortonormalnej. To ATA. No to wiemy, że to było AT, tak? Czyli to jest macierz, która jest utworzona z położonych tych wektorów, czyli V1 transponowane, VK transponowane, nie wiem, małe te, duże, może duże te, razy ta moja macierz V1 VK. No ale co to jest? To jak powstaje? No, mnożenie macierzy to jest biorę wiersz razy kolumna, tak? No ale to będą iloczyny skalarne. No, jaki będzie pierwszy wiersz tego iloczynu tutaj? No biorę pierwszy wiersz i mnożę przez kolejne kolumny. No ale to, czyli pierwszy wiersz to jest, czyli będą iloczyny skalarne pierwszego wektora z kolejnymi, no ale ponieważ to jest baza ortonormalna, to zostanie mi tylko iloczyn skalarny V1 z V1 i to jest 1, a pozostałe będą 0. No potem drugi, prawda? Drugi wiersz, no to biorę drugą V2 i mnożę skalarnie przez kolejne wektory bazy. No to tym razem będzie jedynka na miejscu drugim, a poza tym są same zera. No to widać, że to, co ja tutaj dostanę, to będzie macierz jednostkowa. To jest macierz jednostkowa, no K na K, prawda? Tyle, ile był wymiar tej naszej podprzestrzeni. No to oczywiście macierz jednostkowa ma to do siebie, że jej odwrotna też, czyli ATA to jest macierz jednostkowa K, no to ATA do minus pierwszej to też jest macierz jednostkowa K, K na K. No i oczywiście, czy macierz jednostkowa, czy ja ją tu wpiszę, czy nie, to jest wszystko, no właśnie nie muszę jej wpisywać, prawda? Dlatego, że właśnie, że to jest macierz jednostkowa, czyli A pomnożona przez tę macierz daje nam macierz A z powrotem. Czyli rzeczywiście w przypadku bazy ortonormalnej, jeżeli mam w podprzestrzeni V bazę ortonormalną, to ten mój wzór na rzut ortogonalny na tę podprzestrzeń V no bardzo się upraszcza. Trzeba po prostu stworzyć taką macierz AAT, prawda? Czyli z tych całych rachunków zostaje nam tylko pomnożenie macierzy A przez jej transponowaną. Nie musimy tutaj liczyć tego, prawda? W ogólności to jest najtrudniejszy fragment tutaj dla dowolnej bazy. Ta macierz też jest jakby utworzona z iloczynów skalarnych tych wektorów bazy, prawda? Ale one wtedy nie jest to macierz jednostkowa, więc odwrócenie no, to jest operacja czasochłonna i skomplikowana. Czyli widzimy, że tak jak nie tylko współrzędne w bazie ortonormalnej się liczy łatwo, również jeżeli mam bazę ortonormalną w podprzestrzeni, to rzut ortogonalny na tę podprzestrzeń też można macierz tego rzutu bardzo łatwo znaleźć.